Dzień dobry, w środowe przedpołudnie. I właśnie w tej chwili mój zegarek przypomniał mi, że godzina 11:11 minęła. Tak zawsze czekam, kiedy będzie to takie pyk, żebym mogła do Was powiedzieć: minęła godzina 11:11, a ja, Małgorzata, i moje siódemeczki, misiowe siódemeczki, zapraszamy Was na spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Zapraszamy Was do tej przestrzeni transformacji, gdzie będziemy razem, głęboko kochani, doświadczać transformacji. Myślę, że tak, bo dzieje się coś w polu, cały czas dzieje się coś w polu, bo ja jestem dreszczata, cały czas jestem dreszczata. Witam się z Wami bardzo serdecznie, moją małą siódemeczką, która jest taką moją, ze mną tak zawsze podróżuje, malutka. Jak jej zapomnę, rzadko mi się zdarza, ale zdarza się, że jej zapominam, więc zawsze ze mną jedzie, więc wyjeżdża jutro ze mną też. Mam nadzieję, że mi o sobie przypomni. No a tutaj ta duża oczywiście, taka kochani, zawsze siedzi tutaj na straży, żeby pięknie reprezentowała spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Cieszę się przeogromnie, że mogę z Wami podzielić się dzisiaj przepięknym tematem, przepięknym, jakim jest pole informacji. Nie mogło być inaczej, Czesiarku, nie mogło być inaczej, ponieważ jestem powarsztatowo, świeżo powarsztatowo. I jeżeli oglądacie moje relacje, cześć Batko, jeżeli oglądacie moje relacje, te, które są na Facebooku 24-godzinne, albo te, które wstawiłam na YouTube'a, pozdrawiam wszystkich moich subskrybentów z YouTube'a, to możecie zauważyć, że temat pole informacji czy Akasza no, jest bardzo w tej chwili bardzo aktywny. Stąd też sama jestem dzisiaj inspiracją do tego tematu, bo chciałam Wam pokazać, jak działa pole. Uważam, że jest to temat przeogromnie ważny i przeogromnie pięknie przejawił się teraz na tych warsztatach. Pięknie się przejawił. Ale zanim o polu informacji, to kochani, dzisiaj wibrujemy uniwersalnie dwójeczką. Witaj Elu, kochana. Witaj. Witaj Felicjo. Cieszę się, że jesteś. Od początku dzisiaj, kochana. Cieszę się, że jesteś dzisiaj od początku. Witam Agnieszkę. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Tych, którzy się pojawiacie i tych, którzy pojawicie się za chwilę. Ja mam, kochani, przeogromne dzisiaj połączenie. Przeogromne. Ono już jest, to połączenie od piątku. I cały czas się wydarza. Ja cały czas jestem z moimi zeszytami, w których notuję. Więc dzisiaj też to wszystko, co tutaj się pojawiło, są to odpowiedzi z pola odnośnie tego rysunku, tego obrazu, który wykonywałam na tych warsztatach, które odbyły się w piątek, w sobotę i w niedzielę. No ale zanim do tego pola, no to wibrujemy dzisiaj tą dwójką. Kochani, Wy już wiecie, że dwójka to dualizm, że ta wibracja dwójki to jest wibracja... Cześć Madziu. To jest wibracja współpracy, to jest wibracja równowagi. To jest też wibracja, kochani, odpoczynku, bo dwójka daje nam ten czas i tą energię zaglądania w siebie, zaglądania i szukania. Dwójka to też taki czas, który każe nam zwrócić się do siebie. Nawet jeżeli nie układają się nam relacje, to w pierwszej kolejności zwracamy się do siebie. Gdzie coś się pojawiło w nas, że zaburza się relacja, że coś nie idzie tak jak trzeba. Może nie jesteśmy jeszcze podłączeni do tego pola aż tak bardzo mocno, żeby móc odczytywać te znaki. Za chwilę Wam, kochani, przedstawię coś, co trwało u mnie 6 lat. Więcej jak 6 lat. Może ta szóstka, która symbolizuje pole bezwarunkowej miłości, przyczyniła się też do tego, ale też doświadczenia, które mnie spotkały przez te 6 lat, a ostatnio nasiliły się przy moim maszerowaniu i przy warsztatach lipcowych, pokazały, jak bardzo działa pole i ile czasami potrzeba czasu, żeby to dostrzec. Ile potrzeba czasu, ile potrzeba ludzi dookoła, ile potrzeba zdarzeń,
bo wszystko przecież dla nas się wydarza, wszystko po coś się wydarza, nie nam, tylko dla nas. I ta dwójeczka też dzisiaj tak mówi, skieruj się do siebie, skieruj się do siebie. Tak naprawdę, kochani, to wszechświat i wszystko to, co dookoła, zawsze, zawsze każe nam kierować uwagę do środka. Zawsze, bo tylko tutaj w środku jest rozwiązanie na wszystko. Cześć Joleńko, moja kochana, dawno Ciebie nie widziałam. Witaj Jolu. Wszystko jest kierowane do nas, do środka. I rozmawiałam dzisiaj rano o 5:00 i już nie spałam, bo już obudził mnie. W zasadzie byłam już taka trochę w letargu. Telefon Marii. Marii Broncel. Maria jedzie do polskiej szczęśliwej drogi. Oczywiście życzę jej bardzo. Życzę szczęśliwej drogi. I znowu rozmawiałyśmy o polu. Rozmawiałyśmy o tym, dlaczego pojawiła się. To nie jest temat dzisiaj, to znaczy to jest temat, bo to też jest o polu. Dlaczego pojawiła się na moich warsztatach? Nigdy tego nie robi. Nigdy nie dzwoni w czasie warsztatów. Nigdy nie przysyła informacji dotyczących uczestnika, którego nie zna. A tym razem zadziało się inaczej. I rozmawiałyśmy o polu, rozmawiałyśmy o wzorcu, który się pojawił. Dlaczego, skąd i po co. Ale to podejrzewam jest temat na inny, bo ja nie chcę mówić tutaj o kimś, ja chcę mówić o sobie. Chcę Wam pokazać, jak przeogromnie sprytne, kochane jest. O, Beatka, ja wracam z Polski do Włoch, właśnie jadę. Beatko, tobie też szczęśliwej drogi. Szerokości przede wszystkim, szerokości i tej kwantowej drogi, kwantowej, bo to jest najważniejsze. Wiara i zaufanie w pole i w informację, która przychodzi. Kochani, oczywiście są cytaty. Cytaty są trzy. Cytaty są trzy. Wszechświat to energia, która odpowiada na nasze oczekiwania. Ludzie są również jej częścią, więc gdy mamy pytanie, zjawiają się osoby, które przynoszą nam odpowiedź. James Redfield, niebiańska przepowiednia. Powiem Wam, że długo zastanawiałam się, skąd wziąć tematy do pola informacji. I przyszła mi niebiańska przepowiednia. Tam przepięknie pokazane są informacje, jak działa energia, jak działa wszystko dookoła, jak pojawiają się znaki. Stąd ten cytat tak ze mną zarezonował. Drugi cytat. Im dłużej żyję, tym głębiej jestem przekonany, że to, co czyni różnicę między jednym człowiekiem a drugim, między słabymi a potężnymi, wielkimi a nieistotnymi, to energia, niewidzialna determinacja. Raz uformowany cel, a potem śmierć lub zwycięstwo. Ta cecha zrobi wszystko, co trzeba zrobić na świecie i żadne talenty, żadne okoliczności, żadne możliwości nie uczynią człowieka bez niej. Thomas Buxton. I trzeci cytat, kochani, również z niebiańskiej przepowiedni. Jeśli ktoś potrafi się połączyć ze źródłem i zgromadzić dostateczną ilość energii, wtedy zbiegi okoliczności przytrafiają się bezustannie. James Redfield, niebiańska przepowiednia. Gdyby wrócić teraz do tego tematu, nawiązać, nie wrócić, tylko nawiązać, to czym są zbiegi okoliczności? Czym są zbiegi okoliczności? Jesteśmy gotowi na odbiór? Pojawia się wibracja. Cześć Joleńko, cześć. Pojawia się wibracja i jesteśmy gotowi, bo pole nas pcha. Pcha nas w doświadczenia, pcha nas w odczuwanie, pcha nas w emocje, bo bez tego nic nie idzie zrobić. Ja mam, kochani, tutaj, ja mam dzisiaj, jestem przygotowana dzisiaj na każdą ewentualność, bo to dotyczy mnie. To dotyczy mnie, więc wiem, że dzisiaj to spotkanie pod szczęśliwą siódemką będzie zupełnie inne. Być może też nada zupełnie inny kierunek tym siódemeczkom. Tego nie wiem, ale wiem, że dzieje się we mnie jeszcze. Dlatego mam tutaj chusteczki przygotowane, będą mi się szkliły oczy. Może uda mi się bez łez, a może nie. Wszystko zależy, jak głęboko ta wrażliwość, jak szybko ta wrażliwość chce ze mnie wyskoczyć. Tylko
dokładnie tak, jak chce wyskoczyć. Co musi się wydarzyć na drodze? Ile ludzi musimy spotkać? Jak głęboko musimy siebie dotknąć? I jakiej potrzebujemy świadomości, jakiego rezonansu, żeby móc z tego pola brać i żeby móc dotknąć się tak głęboko, żeby odczytać to, co woła. Czy to jest łatwe? Kochani, wydawało mi się, że tak. A kufna prawda. Warsztaty teraz te, to były pierwsze warsztaty, które mnie zawołały. To były warsztaty, które narodziły się tak naprawdę w lipcu. Narodziły się w lipcu poprzez słowa Joasi Pawlak, za które jestem bardzo wdzięczna za te słowa. To były też warsztaty bardzo magiczne, czterodniowe, gdzie doświadczyłyśmy z Joasią totalnej ciszy. Totalnej ciszy. Nie wiem, jak Ania odebrała tę ciszę, ale to było coś takiego, że nie pojawiały nam się myśli. Joasia mówi, ja mam taką pustkę, że po prostu, że jest ciągle w tym polu, które daje transformację. Jedno z zajęć było takie, że Joasia miała, bo te warsztaty miały tytuł Z przestrzeni serca, te lipcowe. Tam było wszystko, czego nie było na warsztatach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Tam były, jak ja to mówię, te małe wisienki z każdego tortu. Było dane to coś, to inne, to głębokie, to takie, wiecie. I ta przestrzeń dookoła i to pole stworzyło tę ciszę. To nie potrafię wam tego wyjaśnić słowem, ale być może ta wibracja tutaj na moim ciele i ta wibracja, która pokazywała się u Joasi i pokazywała się teraz u Mirki, to połączenie. I Joasia miała z przestrzeni swojego serca stworzyć obraz. Stworzyć. Stworzyła pierwszy. Ja zawsze mówię, pierwszy, czy bardziej stąd, czy bardziej stąd. Tego nie wiem. Ale przyszedł moment, gdzie mówi do mnie, dawaj, to był wieczór, mówi dawaj płótno, dawaj, będę robić. I popłynęło to właśnie to coś. Dokładnie tak samo zadziało się u Mirosławy teraz. Ja, kochani, muszę nawiązać, abyście mieli jasność tego, o czym ja dalej będę mówić. Mirka stworzyła swój pierwszy obraz. Pod wieczór przygotowała sobie wszystko do obrazu drugiego. I po tym wszystkim pojawił jej się w głowie obraz stokrotek. Stokrotek, o których zapomniała. Na drodze przy porannym spacerku pojawiła się ta margaretka na drodze. I ja mówię, popatrz, stokrotka. I ona mówi, tak, ja dzisiaj chcę stworzyć stokrotki. Miała tak przeogromne pragnienie, że ten obraz, który był drugi, stał się obrazem trzecim i powstały stokrotki. Żeby wam pokazać jeszcze, jak sprytne jest pole, to wieczorem, kiedy już było tak bardzo parno i gorąco, a my jeszcze byłyśmy w procesie tworzenia, ja mówię, idę się przebrać, bo nie mogę. Wchodzę do pokoju, a ona mówi, a co ty ubrałaś? Ja patrzę, a ja mam spódnicę w stokrotki. W stokrotki. Więc było kolejne potwierdzenie, nie dla mnie. Ja byłam tylko informacją, którą z pola odczytała Mirka, że ten wybór tych stokrotek był tym, który popłynął tutaj stąd, z głębokości. Na drugi dzień omawiałam z nią mój obraz, do którego ja zaraz zmierzam do niego i przyniosłam sobie poduszkę, pokazałam jej moją poduszkę. Granatowa pościel, stokrotki, czyli to potwierdzenie z pola, nie ma to znaczenia, czy to jest pościel, czy to jest spódnica, czy to jest człowiek. Pojawiają się te zbiegi okoliczności, które upewniają nas z tym, że to, co do nas przyszło z tego głębokiego naszego wiedzenia, przyszło z tego pola, przyszło to uwolnienie, które miało przyjść pod postacią kwiatów, przyszło uwolnienie. Wracając do lipcowych warsztatów, bardzo często opowiadam o tym moim lęku pośmiertnym, o tym, że tak bardzo się boję.
Joasia mówi: namaluj z pola śmierć. A mnie zatkało. Naprawdę mnie zatkało. I to, co pierwsze mi przyszło w odpowiedzi, tak, namaluję. Wrócę do domu i namaluję. I co? I cisza. I cisza. Któregoś razu rozmawiam z Joasią, a Joasia mówi: namalowałeś swoją śmierć? Mnie jakby ktoś, wiecie, piorunem w łeb. Nie, jeszcze nie. No to przejdźmy teraz do tego obrazu. Namalowałam ten obraz. Zacznę od obrazu. On tutaj stoi koło mnie. On wygląda tak. Zupełnie powstało coś innego niż ja tworzę. Powstała dla mnie typowa abstrakcja, gdzie w momencie, kiedy chwyciłam kredę, najpierw chwyciłam kredę, fioletową kredę i narysowałam bez zastanowienia z rozmachem te dwie kreski. I w tym momencie Mirka mówi: ale ja nie wiem, jak ten trzeci obraz zrobić. I wiecie, co ja zrobiłam? Przerwałam ten obraz. Na tamtą chwilę nie było jeszcze mojej gotowości, żeby zacząć go tworzyć. Ja przygotowałam sobie farbę, umieszałam ją z gipsem, umieszałam złotą farbę. Wszystko to, co mi było potrzebne, położyłam sobie obok, ale nie miałam jeszcze tej gotowości, po prostu bałam się tego obrazu. Wierzycie, że bałam się tego obrazu? Bardzo się bałam tego obrazu. I on powstał, zaczęłam go robić jeszcze jak była Mirka. Cześć Kasiu, jak była Mirka. Jeszcze nie wiem, co czuję, ale mam dreszcze, Magda pisze. Bałam się, tak, bałam się tego obrazu. Zaczęłam go tworzyć, jak była jeszcze Mirka. Tworzyłam go przez całą noc. Siadałam i patrzyłam. Tak, wiecie, po skosie, na lewo. Patrzyłam, co przychodzi. Jakie przychodzą odczucia w ciele. To wszystko jest tutaj w zeszycie zanotowane. Bo ja chciałam wam pokazać, jak działa pole i skąd się to bierze. I patrzę na ten obraz i patrzę. Ja go skończyłam w poniedziałek rano. Ja w poniedziałek rano zaczęłam rozmawiać. Zadzwoniła do mnie Mirka i mówi: masz chwilę? I ja zaczęłam opowiadać jej, co czułam, kiedy malowałam ten obraz. Co się pojawiło i co przyszło. Zobaczcie. Pojawił się fiolet, czyli ta duchowa droga. Pojawił się tak jakby kanał. Dla mnie informacja, ja to odczytuję, ja tak mówię, ja tak opowiadam Mirce. Ta czerwień głęboka, która jest, czyli dla mnie było to symbolem krwi, że jest to kanał, przez który stąd przychodzimy tutaj na ziemię doświadczać nieboskości, tylko ziemskości. A ten fiolet, te żółte energie, te białe maziaje, te białe. Zobaczcie, tam u góry jest tylko różny odcień zieleni. Tam w zasadzie nie ma innego koloru oprócz bieli, złota i tych różnych kawałków zielonych. Są te jasno-zielone kule, mniej zielone kule, bardziej zielone elementy w środku. I przyszło mi, że te tutaj elementy bardzo zielone, jak ja to zapisałam, przetransformowane wcielenia Małgorzaty. Czyli jestem tutaj po raz któryś, po raz kolejny, doświadczam, potem przechodzę przez ten kanał z powrotem do domu, gdzie łączę w część wszystkie te kawałki Małgorzaty. To była moja informacja z pola, moja, że wszystko jest iluzją, że nie ma ograniczenia. Gdzieś tutaj jest pęknięcie tego wszystkiego, że wszystko rozlewa się poza, że
I zobaczcie, ta zieleń, zieleń, która symbolizuje u nas, tak jak to opowiedziała Mirka, bo serce przecież jest zielone, symbolizuje tę miłość. I opowiadałam też Mirce o tym fakcie tej mojej śmierci klinicznej. Dlaczego tak bardzo boję się śmierci? A ona mnie słucha. Wiecie, zanim jeszcze ten obraz powstał, zanim zrobiłam te dwie kreski i pierwsza myśl, jaka mi się pojawiła w głowie, teraz słuchajcie, co to kurwa będzie? Po prostu. I to wybiło mnie z połączenia. Dlatego jak Mirka poprosiła o pomoc przy obradzie, to ja rzuciłam wszystko, odwróciłam się do niej i byłam dla niej. I byłam dla niej. Co to kurwa będzie? I odcięło mnie totalnie, wróciłam do głowy, zaczęłam myśleć, co to będzie. I przyszło takie, przestań, zaufaj, że to, co się ma pojawić i to, co ma być dla ciebie uwolnieniem, bo ten obraz jest uwolnieniem, przeogromnym uwolnieniem. To była jedna z transformacji, która się we mnie zadziała, bo była wcześniej też inna. No i teraz opowiadając jej, ona do mnie mówi, Gosia, przecież ty się nie boisz śmierci. Ty się boisz tego, że będziesz sama. Że będziesz sama. I we mnie jakby się, kochani, wszystkie te puzzle, które się zadziały od 6 lat, wszystko się zaczęło łączyć. Wszystko się zaczęło łączyć. Zaczęły przychodzić tu, pod postacią wizji, różne zdarzenia. Wszystko to, co się wydarzyło. Wszystko, co doprowadziło mnie do tego momentu, że ja chwyciłam tą pierwszą fioletową kredę i zrobiłam te dwie kreski. Słuchajcie, kochani, czym jest pole? Pole nie jest niczym innym jak zbiorem energetycznym, zbiorem energii wszechświata, całej mądrości, całej prawdy, wszystkich naszych talentów. Nazywane jest różnie, polem informacji, polem akaszy, polem kwantowym, polem bezwarunkowej miłości, nieograniczone, do którego, tym punktem zerowym, jak to mówią kwanciki, do którego mamy nieograniczony dostęp i każdy ma zdolność czytania. Każdy ma zdolność czytania. Każdy. Dlaczego nie czyta? Dlatego, że nie ma rezonansu z informacją. Dlatego, że jest lęk, dlatego, że jest strach i dlatego, że wibracja naszego ciała jest jeszcze w tych stanach niższych świadomości. Tak naprawdę to pole informacji możemy nazwać jedną wielką, piękną, zbiorową świadomością, bo tam jest wszystko. Tam jest ta świadomość wysoka, która pozwala nam z tego czerpać, z tego połączenia. Wtedy, kiedy łączymy się do tego pola, jak ja to zawsze mówię, jak wtyczką do gniazdka, ściągamy i przepływa. I teraz w momencie, kiedy przychodzi zwątpienie, przychodzi brak tego zaufania do tego, co przychodzi z pola, do naszego czucia przede wszystkim, to się urywa i tego nie ma. Dlaczego tak bardzo, tak jak opowiadałam, boję się śmierci? Ja go na chwilę odstawię, bo niby on jest mały, 40 na 40, ale jak się tak trzyma, to patrzcie, jak się odbijają ręce. Ja go może dlatego, że ja go tak mocno trzymam. Niech on sobie tutaj na sztaludze stoi i niech oświetla to światło. W tej chwili, kochani, to uczucie we mnie jest zupełnie inne. Zupełnie inny. Ale teraz wam powiem, jak do tego doszło. Jak mi zimno, a na dworze 30 stopni i lecą mi łzy. Nie wiem, co się dzieje. Niesamowite jest to, co mówisz. Kochani, ja wam powiem, dlaczego się tak dzieje. I ja wam to wytłumaczę na przykładzie tych warsztatów, które się teraz zadziały. To było coś... Ja będę to chwalić, bo ja przeżyłam coś, co otworzyło mi kolejne kanały, co otworzyło mi kolejną perspektywę patrzenia na to, co się dzieje, kolejną perspektywę na rolę terapeuty, powiedzmy, rolę terapeuty, tak, tego mistrza, nauczyciela, guzik, prawda. Jestem i uczniem, i nauczycielem. Ty masz mądrość, jeżeli moją mądrość chwalisz, to masz w sobie mądrość. Po prostu odbij się, tak jak ta salsa. Stań na boku.
Popatrz z innej perspektywy na siebie. Odbij się o mnie. Odbij się od swojego partnera. Koleżankę, kolegę, kochanka, kochankę. Wróć do siebie i spójrz, że wszystko to, co jest tam, jest twoje. Tylko pokora tego, żeby to dostrzec. Zapomnij o tym, że istnieje coś takiego jak wstyd. Zapomnij o tym, że istnieje coś takiego jak łzy. Zapomnij o tym, że będziesz się przejmować, że ktoś będzie ciebie oceniał, bo ty w tym czasie dostajesz takiego wkurwa, że jesteś sina i zielona. To, że pojawia się odpowiedź z pola, no po to jestem i robię, żeby się ta odpowiedź pojawiła. Nie po to, żebym udawała, że to nie jest prawda. Nie po to, żeby mi się wydawało, że ja jako terapeuta to muszę bułkę przez bibułkę, a resztę gołą ręką. To nie jest tak. Ja też pracuję, ja też uwalniam. Ja też uwalniam. I teraz powiem wam, jak to wszechświat pięknie zrobił. W czasie mojej śmierci klinicznej miałam zawał serca, śmierć kliniczną, powstawiane stędy. Różne cuda niewida na kiju się zadziały. Po 7 dniach wróciłam do domu. Wróciłam do domu i w momencie, kiedy zostałam sama, pojawił się tak przeogromny lęk, że go wam też nie opiszę. Po prostu nie opiszę. Pojawiło się coś takiego we mnie, że jak będę sama, to umrę. To umrę. I skojarzyłam sobie ten lęk z tym, że boję się śmierci. Że boję się śmierci. W momencie, kiedy zostawałam sama, kiedy miałam wsiąść w samochód, kiedy miałam poprowadzić auto sama, samiusieńka, przychodził taki paraliż, że ja nie byłam w stanie oddychać. Możecie sobie wyobrazić, co działo się w moim ciele? Ja nie byłam w stanie oddychać. Ja się tak bałam. Ja miałam tutaj taki uścisk, jakby zaraz miał się wydarzyć zawał, a ja miałam umrzeć. Taki był tutaj lęk. I to się powtarzało przez te wszystkie lata, gdzie zbliżała się rocznica. Pojawiał się ten lęk, że ja będę sama, że to się trafi i że ja umrę. Ale w momencie, kiedy opowiadam o tej śmierci, co się dzieje, kiedy opowiadam o tej śmierci? Przychodzi spokój. Przychodzi rozluźnienie. Przychodzi ta energia, o której napisałam w pierwszej książce, której nie umiałam nazwać. Nie umiałam wam powiedzieć, co to za uczucie. Teraz już wiem, co to za uczucie. To jest ten powrót, to jest to połączenie, to jest ten spokój. To jest to, co się wydarza wtedy, kiedy wracasz do domu, kiedy jest ten spokój. Opowiadam Mirce, jak to wyglądało, że w momencie, kiedy leżałam tutaj na podłodze, gdzie przyszło to, po ziemsku bym to powiedziała, takie, wiecie, obojętność. Niech się dzieje wola boska, jak to mówią, tak? Niech się dzieje. Przyszedł spokój, przyszła radość, przyszło rozluźnienie, przyszło coś, co spowodowało totalny, jak ja to mówię, odlot. Jak bierzecie sobie, nie wiem, coś łykniecie albo coś zapalicie, to takie coś przyszło. Przyszła taka głęboka pustka. Taka po prostu niezachwiana niczym. Niezachwiana niczym. I w momencie, jak mi Mirka powiedziała, że ty się nie boisz śmierci, bo zobacz, jak ty ją opisujesz. Ty się boisz tego, że zostaniesz sama. I co to się wydarzyło? Wydarzyło się to, że w czasie tej śmierci klinicznej uruchomił się we mnie program, który był zapisany. Skoro jest lęk, to kiedyś coś musiało się wydarzyć. Ja nie mówię, że w tym życiu, ale może w poprzednich doświadczeniach. Zadziało się coś przy mojej śmierci, że potrzebowałam kogoś. A byłam, nie wiem, coś, nie będę teraz zgadywać, nie będę robić. Coś się zapisało w pamięci komórkowej. I ta śmierć kliniczna i to ten powrót ze szpitala uruchomił ten program, uruchomił ten kod. I wszechświat mówi, uruchomiło się, jesteś gotowa, żeby to przetransformować. Zadałam na początku pytanie, ile czasu potrzeba, ile ludzi trzeba spotkać, ile przejść doświadczeń, ile na boso przemierzyć kilometrów, żeby znaleźć właśnie to,
żeby znaleźć odpowiedź na ten kurewicznie straszny lęk, bo ja nie potrafię wam powiedzieć, jak to bardzo, jakie to było bardzo mocne, jakie to było bardzo silne, ile było we mnie lęku, a w zasadzie aż paraliżowało mi ciało. Wszystko zaczęło się ze sobą układać, jak to wszechświat mnie kierował i pokazywał. Żeby teraz wszystko się zaczęło, kochani, układać, te puzzle się zaczęły ze sobą układać. Wszystko się złożyło, że ten wszechświat dawał mi już znaki, tylko że ja byłam ślepa i głucha, tylko że ja nie odbierałam tych znaków, nie mogłam ich odebrać, bo nie byłam gotowa. Nie byłam gotowa na odbiór, nie byłam połączona, nie miałam takiej wibracji, żeby to odebrać. Dlaczego mnie tak sparaliżowało w lipcu, kiedy Joasia powiedziała, namaluj ten obraz, a we mnie paraliż, tak, namaluję. I tutaj, i ile pojawiało się znaków przez moje ostatnie maszerowanie, pojawiło się tyle śmierci, śmierci na mojej drodze, śmierci, gdzie wszyscy przy tej śmierci byli sami, a ja się tak bardzo bałam, że jak zostanę sama, to umrę ze strachu. Ze strachu, po prostu tak się bałam, że umrę ze strachu. I pokazano mi różne rodzaje śmierci. Brutalne śmierci, okropne śmierci, przeogromne śmierci mojego sąsiada z góry, który się powiesił. A ja go znalazłam. To znaczy nie weszłam tam, ale byłam tym motorem, który spowodował, że tu przyjechały wszystkie straże i wszystkie rzeczy. Okazało się, kochani, brutalna. Ja wam powiem, żebyście mogli zobaczyć, jak pole pokazuje mi, chciało mi pokazać tą samotność umierania w różny sposób, bardzo brutalny. I ja się tego nie bałam. Rozumiecie? Ja się tego nie bałam. Rozłożone ciało. Wszędzie robaki, wszędzie muchy. Całe schody w robakach. 2 tygodnie, 33 stopnie. Rozkład ciała nastąpił. Naprawdę, doświadczenie przeogromne. Śmierć w chorobie mojej przyjaciółki, znajomej. W momencie, kiedy przyjechałam do Polski, pierwsze zdarzenie, śmierć w Trzebiczu. Zabita kobieta. Jechał ktoś samochodem, przeogromnie szybko, a ona szła z rowerem i była już za pasami. Czasami po prostu jesteśmy nieuważni, nie odbieramy tego połączenia. Tak, i to chcę wam dzisiaj powiedzieć. Co z tego, że piszę książki? Co z tego, że prowadzę warsztaty? Co z tego, że idę i uwalniam, kiedy to, co najbardziej boli, musi przyjść ten czas. Musi przyjść ta gotowość, która pozwoli zauważyć, kochani, bo zauważyć, a przyjąć to do siebie, że to jest moje. Mogłabym powiedzieć, co ty tam, Mirka, gadasz? Ja tam, to wcale nie jest tak. Ale tu trzeba pokory, bo jeżeli drugi człowiek, w jego oczach odnajdujesz ten brakujący kawałek, żebyś mogła potem tutaj powiedzieć, że w momencie tego przejścia jesteś połączona z tymi kawałkami Małgorzaty w całość, że się cieszysz, że to jest. Nie wiem, teraz mi uciekło, co chciałam powiedzieć. Mało tego, co jeszcze? Co jeszcze oprócz tej śmierci? No ta kobieta została zabita na miejscu, więc różne rodzaje śmierci. I teraz Mirka do mnie powiedziała w ten sposób. Ty się tego boisz, że będziesz sama. Pokażę wam, jak to wyglądało dalej. Skończyłam z Mirką rozmowę, włączyłam TikToka. Pierwszy film, który mi się pojawił. Pierwszy film. Nigdy mi się takie filmy nie pojawiały. Nigdy. Pojawił mi się film, gdzie pani, teraz nie wiem, czy pani jest pielęgniarką, ale pani jest przy śmierciach, opowiada o tym, ktoś zadał pytanie, dlaczego umieramy w momencie, kiedy nie ma przy nas bliskich, kiedy nie ma. I wiecie, co mi przyszło? To takie potwierdzenie, że ta samotność jest po prostu nam potrzebna, bo to jest ta intymna chwila,
kiedy my wracamy do domu, kochani. Kiedy my wracamy do domu. To jest ta intymność. Zobaczcie, kiedy umierają ludzie. Co się wydarzyło jeszcze w międzyczasie w Polsce? Zmarła mojej synowej babcia. Zmarł mojej drugiej synowej dziadek. Magda pisze, bo nikt nas już nie trzyma. Tak. I ta pani mówi, nie trzymajcie nikogo za rękę. Pozwólcie, żeby ta chwila wybrzmiała, żeby była. Jeżeli traficie na czyjąś śmierć, pozwólcie tej duszy odejść. Pozwólcie. I wiecie, to tak jak ta moja spódnica w stokrotki, jak ta pościel w stokrotki była potwierdzeniem dla Mirki, tak ten film z TikToka był potwierdzeniem dla mnie, że nie ma co się bać samotności przy umieraniu. Bo śmierć jest przecież miłością. Bo śmierć jest świadomością. Śmierć jest uwolnieniem. Śmierć jest uwolnieniem od tych ziemskich doświadczeń, które powodują, że nasza energia wzrasta. Że nasza energia po prostu... Że my doświadczamy czegoś głębokiego. Że my rodząc się tutaj, rodząc w tym bólu i cierpieniu, tu idziemy z lekkością. Tu idziemy z lekkością. W tą stronę idziemy z lekkością. Nie ma to znaczenia, jaka to jest śmierć, czy to jest morderstwo. Po prostu to jest moment, kiedy nasze życie ma się zakończyć. I my godzimy się na takie doświadczenie. Godzimy. Mało tego, co pojawiło się jeszcze przez ten czas trwania warsztatów. Magda pisze tak. Moja mama zmarła 15 minut po tym, jak tata od niej wyszedł, a on ma wyrzuty sumienia, że nie został dłużej. Zobaczcie, ta pani w TikToku powiedziała, że to my wybieramy sobie czas odejścia. Czasami przetrzymujemy, żeby ktoś nie był przy nas. A ja tak bardzo bałam się i potrzebowałam 6 lat. Potrzebowałam Joasi, potrzebowałam Mirki, potrzebowałam tego tutaj wkurwa, który się wydarzył. Potrzebowałam tego wszystkiego, żeby poryczeć się, żeby zauważyć, czego ja się boję. I dlaczego Wszechświat zdecydował, że te 6 lat temu to jest ten czas, że jestem gotowa, żeby uaktywnił się ten zapisany wzór, ten kod, żeby się ujawnił. Dlatego, że wiedział, że ja dam sobie radę, że przyjdzie ten moment, chociażby i nawet po 6 latach, że ja będę gotowa na to, żeby to przetransformować, żeby to puścić, żeby to już nie bolało, żeby to już nie powodowało tutaj tej kluchy. I zobaczcie, pole kwantowe, do którego mamy dostęp, pole informacji, czy to jest Akasza, czy to jest kronika Akaszy. Wszystko jest jednym i jedno jest wszystkim. Dlatego wszystko to, co się dzieje w polu, dotyczy nas. Dlatego my stajemy się aspektem czyjegoś uwolnienia. Dlatego my doświadczamy tych zbiegów okoliczności, gdzie przychodzi ta gotowość, wyższa wibracja na uwolnienie. To my w momencie, kiedy zaufamy polu, odkrywamy nasze zdolności, nasze talenty, nasz potencjał. Patrzymy, znajdujemy to, co bolało. Kochani, z pola przychodzi informacja, ale czy ty ją weźmiesz? Czy ty z nią będziesz pracować? Czy ty siebie uwolnisz po tej informacji? Czy pozostaniesz w miejscu, w którym jesteś? To już nie moja bajka. To już nie moja bajka. Ja jestem gotowa do tego, żeby powiedzieć, że miałam wkurw, że było mi wstyd, że pojawiły się różne rzeczy, które mną targały. Te emocje, które gdzieś były tutaj zamknięte. Ale to przyszedł czas, przyszła przestrzeń, przyszło pole, przyszła informacja, a ja byłam gotowa te informacje wziąć. W pierwszym dniu, kiedy każdy ma swój czas, Magdalena pisze tak, każdy ma swój czas. Małgosiu, masz dzisiaj zupełnie inną twarz, taką rozświetloną. Od razu, jak na ciebie spojrzałam, to zobaczyłam, że coś się zadziało. Zadziało się przeogromnie dużo transformacji. Dużo.
bardzo dużo, nie tylko w tym temacie, nie tylko w temacie wzorca, który jeszcze rozpoznałam, jaką rolę grałam przez zdarzenia dla kogoś, jaką rolę grałam. Zdarzyło się dużo więcej rzeczy. Pojawiło się w polu dużo informacji, bardzo dużo informacji. Ale to nie ja tworzyłam obrazy, tylko Mirka, bo to ona przyjechała tworzyć swoje obrazy. I ja pisałam. Ja, kochani, pisałam, pisałam, pisałam i pisałam. Ale do czego ja zmierzałam? Zmierzałam do tego, że jesteśmy jednym, że jesteśmy połączeni. Mirka przyjechała tutaj ze snem na ten warsztat. Przyjechała ze snem. I przyszedł taki moment, że ja czytam to pole. Czytam pole. Jak mogliście zauważyć, nie wiem, czy na Facebooku nie jest film jeden taki, o czym my mówimy, że będzie, i o czym ja mówię, że będziemy przedstawiać obraz, ale każdy z nas ten obraz przedstawi inaczej, bo my jesteśmy zupełnie innymi energiami. Ela Sanek, cieszę się, że uwolniłaś się od tego lęku. Ja też się bałam, ale kiedy uwolniłam się, to kilka lat temu wszystko zaczęło się zmieniać, a życie teraz dla mnie jest radością. Ja, Eluniu, przeczytam ciebie to, co ty napisałaś, ale musi to wypłynąć, bo jest to połączenie i chciałabym, żeby to w tej energii popłynęło dalej. I mówię, że będziemy przedstawiać to, tylko każdy swoją ręką. To nie będzie ładniejsze czy brzydsze, będzie inne. Będzie inne. I wiecie, co narysowałam po raz pierwszy? Dokładnie taki rozstaw fioletową kredką. Jeżeli tam zobaczycie, to będziecie mogli zobaczyć. To znaczy, były te półki z zegarem, bo jeżeli ktoś obejrzy relację wcześniejszą, to będzie wiedział, o czym mówię. Pojawiały się tam zegary, pojawiały się okulary, ale to, co ja narysowałam z tej półki, która wychodzi, to narysowałam to. Kochani, to była dla mnie informacja, ponieważ jesteśmy jednym i czytamy z jednego pola. Na końcu tego rozgałęzienia były czerwone punkty, czyli to, pojawiały się kolory. Gdzie jeszcze zauważyłam, że pojawiła się informacja dla mnie odnośnie tego obrazu? Teraz złączyłam to w całość. Wtedy, kiedy oglądałam relację spod tunelu, wtedy, kiedy z Mirką poszłyśmy oglądać wschód słońca, wypowiedziałam takie słowa. Ja sobie zapisałam. Fiolet i czerwień. Góra i dół. Takie przyszły. Takie wypowiedziałam słowa. To też były słowa dla mnie. Magda pisze, pamiętam, było tak. To były słowa dla mnie. Góra i dół. Kochani, w zeszłym tygodniu stworzyłam mandalę, która się nazywa Duch i Materia. Stworzyłam zielonego motyla, pełnego miłości, w różnych odcieniach zieleni. Takich. Nie mogę teraz wstać, bo jestem podłączana do kabli. Pamiętacie tego motyla w tych odcieniach zieleni? Zobaczcie, jak wszystkie informacje, kiedy jesteśmy gotowi, jak wszystko można zebrać do kupy, jak wszystko pięknie ze sobą się łączy. Ja muszę jeszcze zobaczyć, co ja tutaj zapisałam. Pole. Ustami Mirki uświadomiło mi, że to nie śmierci się boję, mojego motyla, nie, Beatko, nie twojego motyla, nie tego dwukolorowego, zielonego robiłam wcześniej, zielonego. Kurczę, nie pokażę wam, bo jestem za bardzo podłączana tutaj kablami. Musiałabym wszystko rozmontować, ale ja już go wam pokazywałam. To jest zielony motyl zatytułowany Duch i Materia. Czyli zobaczcie, góra i dół, góra i dół. I teraz przyszło takie pytanie. Mirka do mnie mówi, skoro pojawiło się w twoim polu transformacja, pojawił się lęk, że się boisz, to się musiało w twoim życiu już wydarzyć. Dokładnie tak, tylko niekoniecznie w tym. Przeszłaś piękną transformację, dziękuję. Ja tego doświadczyłam i ja tylko na ten temat mogę się wyrazić. Może powiedzieć Mirka, która stała obok i była świadkiem tego, co się działo. Tak jak ja mogę powiedzieć jako świadek
tego, czego doświadczyła Mirka. Byliśmy świadkiem jeszcze jednych transformacji, ale to nie miejsce i czas na omawianie tych transformacji. Chodzi tylko o to, czy jesteśmy gotowi na informacje, które są. Co się jeszcze wydarzyło, kochani, w międzyczasie? Wieczorem przyszło nam, że chcemy jednak podzielić się z Wami tą energią warsztatów i że zrobimy live'a. Co zrobiłam pierwsze? Rozgniotłam tyłkiem fioletową kredę. Wszystko było fioletowe. Wszystko było fioletowe. Moje ręce, moja pupa, podłoga, wszystko. Kreda, wiecie, jak kreda się rozpryśnie. Wszystko było fioletowe. Pojawił się znowu fioletowy kolor. Znowu pojawiło się to uwolnienie. I tak naprawdę to był moment, gdzie ten obraz miał zrobione te dwie kreski i tą wielką czerwień na dole tutaj. I teraz jak to opowiadam, jak to ze sobą łączę, wszystko jest w polu. Wszystko jest w polu. I to nieważne, kochani, robiłam też odczyt. Robiłam odczyt, zapytałam pola, czy miałam wejść w pole informacji mojego męża. Zawsze broniłam się przed tym, żeby nie czytać o sobie najbliższej. Dlaczego? Dlatego, że pojawiają się emocje. Ale tutaj zrobiłam sobie tę koherencję, weszłam i pytam się, czy mam to zrobić. Dzisiaj tak, przyszła odpowiedź. Dzisiaj tak. I to był ten moment. To był ten moment. Bo dla mnie w tym czytaniu była informacja. Dla mnie. Pojawił się wzorzec, który uświadomił mi się w tym momencie. I tu po prostu pękłam. Po prostu pękłam. Myślałam, że szlak mnie trafi. Po prostu myślałam, że szlak mnie trafi. Popłakałam się, było mi z tym bardzo ciężko, było mi źle. Ale potem przyszła, potem jak siadłyśmy do tego live'a, to przyszło takie uwolnienie, że no po prostu, no nie da się tego opisać. Wszystko płynęło. Płynęło słowo za słowem, zdanie za zdaniem. Była ta lekkość, było to zrozumienie. Pojawiła się też we mnie inna jeszcze piękna energia. Pojawiła się, ale to już było moje. Moja radość, moja radość. Nauczcie się słuchać siebie, nauczcie się słuchać pola, nauczcie się tego, że to, co się pojawia dla Was, może na dzień dzisiejszy być wielkim znakiem zapytania, ale przyjdzie ten dzień i przyjdzie ten czas i przyjdzie ten ktoś, kto będzie obok Was, że zadzieje się rozwiązanie, zadzieje się. Zadzieje się. Tylko od Was będzie zależało, czy przyjmiecie to rozwiązanie, czy jesteście, bo ono się pojawi, ono się zawsze pojawi, tylko czy Wasza gotowość dopuści, że ta informacja z pola jest Wasza, że w Was jest coś do uwolnienia. Nie bądźcie butni. Pozwólcie raz zadziałać sercu, a nie tylko umysłowi, nie tylko ego. Pamiętajcie, nie tylko ego. To jest trudno opisać, dopóki czegoś nie doświadczysz na własnej skórze. Trudno, bardzo trudno jest to opisać. Bardzo trudno. Wczoraj też rozmawiałam z Anetką. Rozmawiałam z Anetką, która mówi, że nie ma jeszcze gotowości, żeby zająć się sobą. Zawsze jeszcze gdzieś patrzy na innych. Patrzy na innych. I pokazuje mi obraz, który sobie przywiozła z nad jeziora. Obraz dziewczyny, która malowała ręcznie flamastrami czy czymś, ona go przywiozła. A na drugiej stronie napisane jest: zajmij się sobą. Zobaczcie, jaki wszechświat jest przebiegły, kochany i pokazuje nam, gdzie mamy zwrócić naszą uwagę. On nam nie każe patrzeć na, nie wiem, na Magdę, na drugą Magdę, na Kamilkę, na Iwonkę. On nam nie każe patrzeć. On każe nam zwrócić się do siebie, żeby nastała ta radość, żeby był ten kurwik wokół, żeby był ten blask, który jest, żebyśmy mogli poczuć w końcu radość i zadowolenie, to my mamy się tutaj skierować i patrzeć, co nas gniecie, dlaczego nie robię pewnych rzeczy, dlaczego ucinam pewne kontakty, dlaczego nie ponawiam nowych kontaktów.
czego się boję, co chowam, my mamy zwrócić się do siebie. I wtedy to doświadczanie, wtedy to pole kwantowe, czy akasza, będziemy zawsze dostrajani do tego. Dlaczego się nam nie manifestują pewne rzeczy? Dlaczego to wszystko, zobaczcie, tak jak u mnie na przykład, zostało odłożone w czasie na 6 lat, a zobaczcie, ile niezmaterializowanych rzeczy odkłada się na lata. Na lata, bo mamy lęk. U mnie wczoraj pojawił sklep o nazwie Marzenia. Proszę, proszę. To też jest informacja. To też jest informacja, że jest w tobie marzenie, któremu nie dajesz skrzydeł. Nie dajesz. Zwróć uwagę. Ja jutro wyjeżdżam. Przywiozę tobie filiżanki, przywiozę tobie to, co zamówiłaś, czyli przywiozę ci kamienie. Dajcie znać, czy chcecie octy, żebym wiedziała, czy zabrać. Ale zobacz, ile jest. O, Agniesiu, piszesz, że jesteś spóźniona. To dzisiaj polecam odsłuchać od początku. Posłuchać od początku. Bo to są informacje, bo chciałam wam przedstawić, jak to wygląda w życiu. Ile pojawia się rzeczy, które ze sobą są nierozerwalnie złączone. Ja czasami jeszcze mówię innych o swoich znakach, ale to chyba nie ma sensu, bo to znaki dla mnie i ich nie rozumiem. Tak, Magda, dokładnie tak. Wszystko jest dla ciebie. Każde doświadczenie jest dla ciebie. Taka gośćka spotkana na drodze jest doświadczeniem dla ciebie. Ja dla ciebie mogę być wybawieniem, dla innego będę kimś, kto będzie chciał mnie opluć. Pamiętajcie, że każdy, powiedzmy, że jestem dla kogoś znakiem, o bardzo różnym znaczeniu, ale w momencie, kiedy każdy zbierze indywidualnie do kupy swoje znaki, zobaczy te pełnię. Właśnie wtedy zobaczy pełnię. Ile rzeczy musi się pojawić. Rozmawiałam w poniedziałek po odczytach Kronika Kaszy, bo Ania prowadziła swoje zajęcia. Rozmawiałyśmy. Ona mówi o wzorcu, który się pojawił, o tym samym, który ja odkryłam. Rozmawiam dzisiaj rano z Marią. Ona mówi, że pojawiła się dlatego, że pojawił się też jej wzorzec. Zobaczcie, kochani, jakie sprzężenie. Zobaczcie, ile rzeczy pojawia się w polu. Ile rzeczy pojawia się. Ania mówi, ja cały poprzedni tydzień byłam smutna i chciałam do ciebie zadzwonić i nie było przestrzeni. Bo właśnie w poniedziałek o godzinie 23:00 to była ta przestrzeń. To właśnie wtedy była ta przestrzeń. Przestrzeń do uwolnienia. Właśnie wtedy. I to ja wam, kochani, chcę... Ja też, wy wiecie o tym, że ja uczulam was na warsztatach właśnie na takie rzeczy. Posłuchajcie siebie. Odrzućcie wstyd, odrzućcie gniew, strach, złość, dumę. Odrzućcie te wibracje niskie. I ja wiem, że one się pojawią, bo one się pojawią. Ale wtedy przychodzi pokora, tak... To jest moje. I co mogę teraz z tym zrobić? Dajesz pytanie otwarte do wszechświata i się dzieje. Momentalnie się dzieje. Momentalnie te kwanty zaczynają się tak układać, żebyś ty znalazł czy znalazła rozwiązanie. Dlaczego jesteś dzisiaj na mojej drodze? Dlaczego jesteś? Czego jeszcze nie dokończyłam? Czego jeszcze nie dokończyłaś ty? Czy nie dokończyłeś ty? Co jeszcze jest przed tobą i jakie doświadczenia? Magda pisze, mój poniedziałek też był inny. Zauważyłam, kochani, tak jak tutaj, jest to połączenie, nie wiem, czy to będzie widać, są różne te takie malusieńkie nici, które wszystko ze sobą łączą. Wszystko. Wszystkie doświadczenia, wszystkie wzrosty, upadki, wszystko ze sobą łączy, ale tak naprawdę pokazuje nam, że wracając do domu, wracamy do tego ducha, którego szukamy, idąc przez całe nasze ziemskie życie. Szukamy duchowości, a my jesteśmy duchowi. My jesteśmy tym duchem, my jesteśmy tą duszą, która chce doświadczyć ziemskości, żeby uwolnić taki lęk, dać jej śmierć, żebyś się zaczęła tej śmierci bać. A to się okazuje, że opisując śmierć, opisujesz ją w kolorach, opisujesz ją jako radość i spokój, a to nie śmierć przynosi strach, tylko ten lęk, który się zapisał, bo jakieś zdarzenie spowodowało
ten zapis w pamięci komórkowej. I to było takie, co chciałam. Chciałam się z wami. I ty w poniedziałek napisałaś do mnie. No, słuchajcie, ja tym chciałam się z wami podzielić, bo to jest świeże, powarsztatowe. Za chwilę jadę na kolejne warsztaty i podejrzewam, że znowu się coś ujawni, znowu się coś pokaże. I tak, nie ma przypadków. Nie ma przypadków, że pojawiają się ludzie. Nie ma przypadków, że zjawiasz się w moim życiu albo ja w twoim właśnie teraz, bo jesteśmy gotowi na przeżycie. Na przeżycie. I jeżeli pozbierasz wszystkie cząstki i ułożysz je w całość, to zobaczysz, że bez tego jednego kawałka, bez tego puzzla nie zadzieje się transformacja, uwolnienie, no bo pole do tego prowadzi. Pole prowadzi do uwolnienia. Ja dałam wczoraj właśnie post zapowiadający i dałam tylko tytuł Pole informacji i nic więcej. Ale chyba tam pod spodem zapisałam, jakie jest twoje doświadczenie z polem. I wiecie, nawet już nie oceniam, ale zdziwiło mnie, że tak potężny temat, o którym mówimy na każdych warsztatach, mówimy o tym, że to jest rozwiązanie. Nikt z was nie ma doświadczenia z polem? Kochani, to jest odwaga, to jest wyjście ze swojej strefy komfortu. Mirka do mnie napisała i napisała tak: Małgosiu, dziękuję ci, że brutalnie wyrwałaś mnie z mojej strefy komfortu. My jesteśmy gotowi, tylko nie ma działania. Czasami potrzeba kogoś z boku, dlatego zawsze powtarzam, nie uciekajcie od ludzi, nie bójcie się, bo właśnie ten ktoś spotkany, jak to mówią, przypadkiem za zakrętem będzie tym kimś, kto wykopie was z własnej strefy komfortu, kto pozwoli doświadczyć nowego. Ja też nie maluję takich obrazów, bo ja maluję kwiaty, ja maluję zupełnie inne rzeczy. A tu pojawiło się coś, co nie przypomina w ogóle. Aneta Nowak, mówisz o połączeniu, a za oknem piękna pajęczyna. No tak, za oknem. Ja bym to też, zobaczcie, ja bym tą pracę Ewy też tak potraktowała jako połączenie. Zobaczcie, jak zgrywają się ze sobą te oczka, jak powstaje taka piękna rzecz. Zobaczcie tutaj, jak połączone jedno oczko z drugim, jedna nić tworzy pięknego misia. Tak samo my, ja połączona z tobą, Anetka, czy z Magdą, czy z Iwonką, czy z kolejną Magdą, czy z kolejną Agnieszką, czy z Arkiem, tworzymy wzór niepowtarzalny, po prostu niepowtarzalny, bo tylko my, nasze spojrzenie i nasze połączenie daje nam uwolnienie. Nie w piątkę, nie w dziesiątkę, a czasami tak potrzeba, ale zawsze to jedna osoba będzie tą taką, która, tak jak to powiedziałam na początku, włoży tą wisienkę na ten tort. Właśnie, włoży. I tak sobie pomyślałam, nie piszecie, macie prawo. Nawet gdyby dzisiaj nikt nie napisał, to wiedziałam, że to spotkanie pod szczęśliwą siódemką będzie inne. Że to nie będzie tylko mój monolog. Że to będzie przeogromna transformacja. Przeogromna transformacja. I jeżeli doświadczasz teraz tego, doświadczasz tej wibracji, tej w ciele, to będzie właśnie to. Jestem wdzięczna, że pojawiła się informacja, że mam zrobić takie warsztaty. Jestem przeogromnie wdzięczna sobie, swojej determinacji, mojej odwadze, bo tu też trzeba odwagę, mojej asertywności, temu, że stanęłam okoniem na zarzuty w polu, rozumiecie, bo to są warsztaty, więc to się dzieje. Potrzeba odwagi, potrzeba zrozumienia, potrzeba w końcu pokory i powiedzieć: tak, masz rację. I ja na ten temat, ja w tym momencie kończę. Rozumiecie? To jest odwaga. Ja powiedziałam, jak się umawiamy na kawę, możemy sobie pogadać o pierdołach. Ale jak jesteśmy na warsztatach i przychodzi do transformacji, to ja mówię to, co widzę, to, co czuję, to, co przychodzi. Czasami jest to wysoko wibrujące R. Czasami na mojej twarzy pojawia się ta zieloność złości, ale, ale inaczej się nie przerobi, inaczej się nie przetransformuje.
Wszystko zawsze jest, wszystko zawsze, każda emocja musi wyjść. Ela napisała tak. Witaj Iskierko, my korzystamy każdego dnia z pola informacji, tylko często nie wiemy o tym. Ja też nie wiedziałam. Pierwsze pobrane z pola informacje nie były przyjemne dla mnie, a wręcz bardzo bolesne. Kiedyś mówili na to instynkt macierzyński. Byłam w sanatorium, to był ostatni dzień. Siedziałam z koleżanką w swoim pokoju, rozmawiałyśmy, śmiech, a dla mnie też radość, że wracam do domu. I to było nagle, po 15 godzinach, silny ból w okolicy serca. Od razu powiedziałam do koleżanki, coś się stało mojej córce. Wpadłam w panikę, chodziłam po pokoju i nie mogłam się uspokoić. Trwało to około pół godziny. Potem ulga, ale był ten niepokój i smutek. Tak wstawię tutaj. To taką informację miała w sobie Ania wtedy, kiedy w poniedziałek rozmawiałyśmy. Pojawił się smutek i pojawił się niepokój. Pojawił się niepokój. Zobaczcie, w jak różny sposób pole się z nami informuje. Czy nazwiemy tak, jak Ela to nazwała, instynktem macierzyńskim, czy intuicją, która jest, czy po prostu tak ogromnym bodźcem, żebyśmy mogli zobaczyć, że jest to połączenie. No właśnie tak, że jest to połączenie. Koleżanka mówi, jakby coś się stało, to by ktoś zadzwonił. Ja poszłam zadzwonić do sąsiada. Powiedział, że wszystko dobrze z dziećmi. To mnie troszkę uspokoiło, ale nadal przez całą noc nie dawało spać. Rano przyjechał mąż, a ja już z drugiego piętra wiedziałam, że nie jest sobą. Jak mnie zobaczył, rozpłakał się i powiedział, że córka wpadła pod samochód i leży w szpitalu. Zapytałam się, dlaczego mnie nie zawiadomił. Powiedział, że córka o to prosiła i też powiadomił sąsiada, żeby nic mi nie mówił. Ona miała 7 lat, mimo bólu i była bardzo poturbowana, wszędzie siniaki, na oko nie widziała, takie było spuchnięte, a mimo tego mówiła, nie mówcie mamie, jutro jej tato powiesz i od razu przyjedziesz do niej, z nią do mnie. Czuła, że ja w tym momencie nie byłabym dla niej pomocna, wręcz przeciwnie. Panika, strach o nią, a to nie jest dobry doradca w takim przypadku. Jakby wtedy czuła, że moja energia smutku, strach o nią nie pomoże jej. Pojechaliśmy od razu do szpitala. Byłam zapłakana. Wchodzę do pokoju, a ona z uśmiechem do mnie mówi, mamusiu, zobacz, ja mam tylko kilka siniaków i troszkę bolące oczko. Rozpłakałam się, ale też od razu pojawił się uśmiech, bo ona się uśmiechała. I zrozumiałam, że ja też uśmiechem dam jej siłę do szybkiego wyjścia. To samo połączenie miałam z synem, kiedy miał wypadek, silny ból. Widziałam go leżącego w zaroślach, to samo uczucie. Zadzwoniłam do niego, odebrał, zapytałam, czy wszystko dobrze u niego. Odpowiedział, że tak, ale że nie może rozmawiać, bo musi wykąpać córeczkę. Rozłączyliśmy się, ale to nie dawało mi spokoju. Dopiero po tygodniu, jak wyszedł ze szpitala, zadzwonił i powiedział, co się stało i jak to on... Wiesz, mamuś, strasznie to wyglądało, ale już jest dobrze. Tu nie pisze o swojej reakcji, że mnie okłamał, ale o tym też, że w tym momencie poczułam dopiero spokój. Tak samo jest z moją koleżanką. Jak ja o niej myślę, od razu dzwoni i kiedy ona myśli, ja od razu dzwonię. Śmiejemy się, że przyciągnęłyśmy się swoimi myślami. Mało kiedy zdarza się nam zadzwonić do siebie bez naszych myśli. To połączenie mam też ze swoją mamuśką. Czuję, kiedy jest chora, smutna, od razu dostaję obrazy ciemne i widzę ją. Wtedy wiem, że mam zadzwonić. A ona też, jak moje dzieci, nie mówcie mamie, od razu mówi, nie dzwońcie do Eli. W każdym przypadku, kiedy chorowała, czy była smutna, pytała, kto ci powiedział, że jestem chora, czy jest mi smutno. A ja mówiłam, wiesz co, mamuśka, aniołki mi powiedziały, żebym do ciebie zadzwoniła i dała ci siłę do szybkiego powrotu do zdrowia, czy do radości w danym dniu, kiedy jesteś smutna. Tak się dzieje, że wyłapujemy z naszego pola informatycznego świadomość kolektywną i zdarzenia synchroniczne, kiedy zadajemy sobie pytanie, na które nie możemy sobie sami odpowiedzieć, a wtedy dostajemy coś, na przykład książkę, czy kogoś, dziękuję bardzo, że moje dotarły do ciebie w końcu, czy kogoś, co odpowie na nasze zadawane pytania. Tak jak już pisałam, kiedy zadawałam pytanie dla swojego anioła, że chciałabym rozmawiać z Bogiem, a nie wiem jak, po paru minutach dostałam odpowiedź. Znalazłam książkę na ławce, na której pisało, mów mi wszystko.
było wiele w moim życiu, ale kiedyś nie wiedziałam, co to jest. Musimy wiedzieć, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi i w każdej części naszego ciała, w każdej komórce, w każdym organie mamy informację o całości. A dziś też się dowiem jeszcze więcej od Ciebie, Iskierko. Każda informacja dla mnie jest bezcenna, żeby poznać siebie. Dziękuję. Ja napisałam dziękuję, a Ela odpisała mi tak. To ja dziękuję, że mogłam napisać dzięki Tobie. A też cieszę się, że już koniec wakacji i mogą być na żywo w szczęśliwej siódemce, a też już wchodzić w swoje serce, bo na wakacjach nie da się przy takiej rodzince, jak ja mam szalonej, choć to też mam, jest potrzebna taka odskocznia. Zobaczcie, jesteśmy w połączeniu, jesteśmy w połączeniu. Co ja bym jeszcze, kochani, chciała dodać do tego tematu? Zwróćcie jeszcze jedną uwagę, na jedno zwróćcie jeszcze uwagę, że w momencie, kiedy jesteśmy poza sobą, oddajemy się komuś innemu. Oddajemy. Wiecie, nie chodzi mi tu o oddanie seksualne. Chodzi mi to, że oddajemy naszą energię, oddajemy naszą uwagę innym. I też to pięknie pojawiło się na warsztatach teraz. Bardzo pięknie się pojawiło. Jesteśmy w rozkroku, czyli tak jak to powiedziała Mirka, jesteśmy w szpagacie. Jesteśmy jako rozjemca. Oddajemy uwagę i my z tym się czujemy źle. Dlaczego się tak dzieje? No właśnie po to jest potrzebny ten krok salsy, żeby zrobić odejście w bok, żeby spojrzeć z innej perspektywy i zobaczyć, to jest moje. Skąd się to wzięło? Dlaczego gram taką rolę? Dlaczego jestem rozjemcą? Dlaczego tego doświadczam? Dlaczego chciałam urodzić się w takiej rodzinie? Dlaczego chciałam doświadczyć tego, tego i tego? Dlaczego chciałam doświadczyć na przykład, nie wiem, alkoholizmu rodziców? Dlaczego chciałam doświadczyć na przykład molestowania seksualnego? Dlaczego chciałam doświadczyć takich, a nie innych rodziców? Takich, a nie innych. Bo pamiętajcie, że to z tej dwójeczki wszystko w nas się pojawia. Dlaczego pojawia się apodyktyczna matka? Dlaczego pojawia się taki wzorzec? Gdzie go odgrywamy, kiedy go odgrywamy, kiedy stajemy się aktorem. W pewnym momencie odegramy swoją rolę, ona jest cały czas nieświadoma. Potem czekamy na kolejną scenę, czekamy na kolejny scenariusz, gdzie znowu wcielamy się w tę rolę i zaczynamy odgrywać. Odgrywać rozjemcę, odgrywać ofiarę, odgrywać kata. Jeżeli szanujesz w kimś jego mądrość, jego zdolności, jego talenty, to pamiętaj, że wszystko jest w Tobie. Bo jeżeli Ty to dostrzegasz, to Ty to w sobie masz. Bo ktoś, kto stoi z tym talentem, jest dla Ciebie informacją z pola. Masz to w sobie. Nie wiesz tylko jeszcze, jak się połączyć z tą informacją, żeby ten talent się pojawił. To pole informacji, w którym wszystko jest zawarte. Cała przeszłość, cała teraźniejszość i cały potencjał, który daje Ci wybór, jak ma wyglądać Twoja przyszłość. Ale czy Ty z tego skorzystasz, czy nie? Tego ja już nie wiem i tego nie odpowiem za Was na to pytanie. Nie odpowiem. Czy potrafisz wykorzystać wszystko to, co do Ciebie przychodzi? Czy potrafisz z tym być? Ale się dzisiaj namówiłam. Witaj, Małgosiu. Pięknie, cudownie Cię widzieć. Spóźniona jestem, ale jestem chociaż na chwilę. Arianko, kochana, miałaś wczoraj urodziny. Składałam Tobie życzenia, ale jeszcze dzisiaj. Wszystkiego dobrego, kochana. Kto to powiedział, że tylko przez jeden dzień się świętuje? Świętujemy wtedy, kiedy mamy to połączenie. Wtedy, kiedy ja Tobie składam życzenia, to tak jakby zawsze było teraz i to tak jakby zawsze był ten dzień. Życzę Tobie, kochana, wszystkiego dobrego, żeby to marzenie z Anną Dymną nie było tym największym. Niech każde następne będzie jeszcze większe od tego. Niech się spełnia wszystko. Spotykaj się z ludźmi, twórz, maluj, tańcz, śpiewaj. Widziałam, jak to robisz. I odczytuj znaki.
z jakiegoś powodu też na tych siódemeczkach się pojawiasz, też ta Małgorzata do ciebie coś mówi. Też jestem jakąś informacją dla ciebie, jakąś informacją. Kiedyś przyjdzie taki moment, że zbierzemy wszystko do kupy. Każdy z was z osobna zbierze wasze doświadczenia i zobaczy, co pole przez lata do was mówiło. Jak bardzo byliśmy uparci, jak bardzo byliśmy toporni, jak bardzo nie chcieliśmy dopuścić pewnych rzeczy, bo w nas tutaj nie było tej gotowości. Może ona była, ale nie było działania. Za gotowością nie szło działanie. Cały czas pojawiał się brak i ten brak, i to właśnie ten brak kreował nasze życie, powiedzmy w ten sposób. Nie wiem, czy macie jakieś pytania. Ja zerknę na te moje tutaj zapisany zeszyt. Czy coś tutaj jeszcze się pojawi? Tak, kiedy jesteśmy kochani w tych emocjach takich, wiecie, tych takich niższych, jak ja to mówię, to ta nasza świadomość też oscyluje no właśnie na takim poziomie. Tylko fajnie jest, jak ja to mówię, stanąć w działaniu, stanąć w doświadczeniu i zauważyć, dlaczego właśnie teraz, dlaczego dzisiaj, dlaczego, czy to jest ten dzień, czy to jest ta osoba, czy to jest ten upadek, czy to jest to doświadczenie, czy to jest ten wypadek, czy to jest ten upadek, no po prostu. Ela Sanek, poczułam teraz sercem, że mam jechać do ciebie na warsztaty, żeby wszystko zebrać w całość. Ja mam wszystko rozsypane i nie wiem, jak to wszystko zebrać. Ja wam właśnie dzisiaj powiedziałam, jak to zebrać. Ja wam to dzisiaj powiedziałam. Posłuchajcie sobie może jeszcze raz tego live'a. Może ja też trochę mówiłam chaotycznie, bo ja chciałam wam nakreślić ten efekt końcowy, skąd się wziął ten obraz, dlaczego się pojawił, pokazać moje dylematy, moje lęki, wszystko to, co mi wszechświat pokazywał. Też wam pokazałam, jak pojawiają się znaki potwierdzające. Tak jak chociażby te stokrotki dla Mirki. To moje wystąpienie tej pani na TikToku odnośnie tego, że ludzie chcą umierać sami. I do mnie to już tak wtedy przyszło, że to jest takie właśnie celebrowanie tej intymności, że to jest ta intymność przejścia, że to jest taki powrót do domu, że zobaczcie, schodząc na dół tym kanałem, wchodzimy w tę krew, wchodzimy w to uziemienie, w to bycie, w to doświadczenie, ale przechodząc z powrotem, zobaczcie, my od razu jesteśmy w tej energii spełnienia, energii miłości, tej energii spokoju, radości, tej ciszy. Właśnie to ja dzisiaj chciałam wam pokazać, właśnie na moim przykładzie. To wygląda. Jak tak mocno się przyglądam temu obrazowi, bo wiecie, ja tak idę z daleka, jak to mówią, z perspektywy patrzę na ten obraz. Pojawiają się jakieś twarze, pojawiają się jakieś oczy. Im dłużej patrzę i im częściej na niego zerkam, za każdym razem dostrzegam coś innego. Przychodzi, ja dlatego mam ciągle gdzieś położony zeszyt, przychodzi odpowiedź. I teraz już wiem, dzięki tym warsztatom, że czytając komuś, kochani, pole, mamy tam miliony informacji dla nas. Miliony. Tylko jak ja to mówię, musimy się zafiksować na odpowiedź dla nas. Zafiksować. Wtedy jesteśmy w tej świadomości i możemy odebrać, że to, co dla Mirki, to rozejście było dla mnie. Te czerwone punkty były dla mnie. Z której czakry? Z czakry splotu słonecznego, kochani, szło. Tutaj emocje, wola, lęk, działanie. Trzecia czakra. To wszystko poszło stamtąd. Poszło do niej, bo ona siedziała tam taka maleńka dziewczynka w rogu. Poszło tutaj, żeby to otworzyć. Te informacje są dla nas. Dlaczego zadzwoniła Maria? Dlaczego rozmawiałam z Anią? Dlaczego miałyśmy zadzwonić i rozmawiać w inny dzień? Dlaczego akurat w ten poniedziałek? Dlaczego o 23:00 rozmawiałyśmy? Nie wiem, czy to było daleko po pierwszej. Także jest to połączenie, jest ten rezonans i wtedy ja opowiadam o tym i o tamtym, a ona mówi, a ja z tym chciałam do ciebie zadzwonić. Zobaczcie, jakie pole jest piękne, tylko czy my umiemy odczytać?
czy jesteśmy gotowi na pokorę, czy jesteśmy gotowi na to, żeby powiedzieć tak, to jest moje. Dziękuję Ci Mirko, dziękuję Ci Grzesiu, dziękuję Ci Joasiu, dziękuję Ci Aniu, dziękuję Ci, jeszcze mogłabym teraz wymieniać różne imiona, może nie wszystkie tutaj wypowiem, ale dziękuję, dziękuję za to, że mogłam w Was odczytać kawałek siebie. Ela, posłucham jeszcze raz i też 5 dni temu założyłam dziennik wdzięczności i myślę, że też dzięki temu pozbieram to wszystko. Ja mam, Elunia, dla Ciebie taką może propozycję, może nie. Widzisz, a ja w poniedziałek myślałam o Tobie, Małgoś, pisze Agnieszka. Miło mi bardzo. Ja o Tobie też, bo myślałam, czy już wróciłaś z tego Krakowa cała i zdrowa, bezkolizyjna. Dlatego ta informacja, teraz do Agnieszki mówię, zaraz Elunia, wrócę do Ciebie. Ta informacja, która się pojawiła na drodze dla Ciebie i dla Arka, czyli najpierw stanęło Wam auto bez przyczyny, nie można było przełączyć gazu na paliwo. Potem, kiedy było to zrobione, trzasnęła Wam opona. Zatrzymaj się na tych informacjach, zatrzymaj się. Może niekoniecznie chodzi o nowe auto, ale poszperaj, bo to jest Twoje. To nie moje, to Twoje. Ale podejrzewam, że gdzieś też jest jakieś połączenie w polu. Zapytaj, dlaczego rozmawiałaś wtedy ze mną? Dlaczego zadzwoniłaś do mnie? Rozumiesz? No gdzieś jest to sprzężenie. Trzeba umieć tylko to odszukiwać. Tak, bo wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, Magda odpowiada Agnieszce. Dokładnie tak. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną i te informacje są dla nas. Czasami są mniej istotne. Zresztą, jak przychodzą, one są zawsze istotne. Zawsze. Tak, wróciliśmy cali i zdrowi, no to cieszę się bardzo, cieszę się bardzo. Elunia, taka propozycja, zacznij to pisać, zacznij zbierać. Ja wierzę, że jak zrobi się ta przestrzeń, ta warsztatowa, to Ty tutaj będziesz. I ja myślę, że właśnie te warsztaty kwantowe też są dla Ciebie. No one są, kochanie, dla każdego, oczywiście, że dla każdego. Bo tutaj to czytanie jest już takie trochę bardzo głębokie. Ja to tak odczuwam. Ono jest bardzo głębokie. I przychodzi to zrozumienie. Przychodzi to zrozumienie. Przychodzi to dotykanie. Albo Ty mnie dotkniesz głęboko, albo ja Ciebie. I obydwoje się popłaczemy, czy obydwie, czy obydwoje, czy obydwóch. I będziemy płakać, bo dotknęliśmy miłości. I ta wrażliwość, która się pojawi, ta lekkość, no jest po prostu, kochani, nie do opisania. Ta radość, ten, tak jak powiedziałam na początku, ten kurwik wokół, niekoniecznie to jest kurwik seksualności, to jest to zadowolenie, to jest ta radość. Dzisiaj wróciłam do moich prostych włosów, sobie pomyślałam, koniec tych loków, nie ma, kręcą się od 52 roku życia, zaczęły mi się kręcić włosy. Nie, może trochę wcześniej, może trochę później, ale zaczęły się kręcić, jak nienormalne zaczęły się kręcić. A ja tak dzisiaj zapragnęłam takie moje proste. Takie właśnie. Przyzwyczajamy się do różnych rzeczy. Mamy przyzwyczajenia. I nam się wydaje, że to nie jest nasze. 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 Tylko trzeba z dystansu, naprawdę z dystansu popatrzeć na wszystko. Na wszystko. Dziękuję Wam, kochani, za ten wow, za ten ładny czas, który się tutaj pojawił. Ale czym jest czas? Czas to nie zegar, przyszło do Mirki piękne czytanie. Czas to nie zegar, czas to chwila, czas to oddech, czas to właśnie chwila na Twoje doświadczenie. I to jest właśnie, zobaczcie, i to jest właśnie ta chwila. To jest ten moment dla mnie i dla Ciebie, jeżeli tutaj jesteś. I wierzę, że jest połączenie i dla każdego, kto to odsłucha, będzie informacja. Bo jeżeli spojrzysz w moje oczy, patrzę teraz prosto w kamerę, to odczytasz, naprawdę odczytasz informację dla siebie. Każdy ją odczyta. Każdy ją odczyta taką, jaką chce dostać. Bo pamiętajcie, że my przyciągamy to czym my wibrujemy. A w jednych oczach może nastąpić rezonans z nieskończenie wiele istotami, które się pojawią na naszej drodze. Tyle, kochani. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytanie. Chyba, że macie. Dzisiaj nawet Was nie przesuwałam. Jakoś ładnie mi dzisiaj lecieliście. Przepięknie. Nic się nie działo. Zobaczcie, jak czasami pole prowadzi.
po swojemu, wtedy, kiedy poddajemy się, nie ma lęku. Dzięki, Arku, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam Was naprawdę wszystkich bardzo serdecznie i każdego z osobna. I każdemu z osobna wysyłam tę wiązkę tego zrozumienia, radości, tej miłości. Jak ja to zawsze mówię, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz i cokolwiek masz w sercu, skieruj się do siebie i odszukaj to, czego naprawdę pragniesz. I to będzie Ciebie uwalniało. O rany, patrząc Ci w oczy, aż mam na całym ciele ciarki. Dziękuję, iskierko, ile dostałam radości. Zobaczyłam, ale coś, co czuję, że dostanę, opierdziel na warsztatach. Ja Was nie będę, Mandziulka, ja nie będę Ciebie opierdzielać na warsztatach. Ja będę Ciebie dotykać. Siebie też. Siebie też będę dotykać. W ogóle dziękuję, że będziesz. Siebie też będę dotykać, bo po to to robię. Po to to robię. Pozdrawiam, Anetko. I życzę Tobie też jak najwięcej tego uwolnienia, o którym rozmawiałyśmy wczoraj. Życzę Wam naprawdę, abyście znaleźli, bo to nie tylko kobiety, tą pokorę w sobie, żebyście umieli przyznać się do tego, to co się pojawia, że to jest Wasze. Tak, wiem, ale. No jakie do cholery ale? Wiem, co miałam na myśli. Wiem, co masz na myśli. Wiem, oczywiście, czytam z Ciebie jak z otwartej księgi. Ale ja myślę, że to jest Twoje do przerobienia. Twoje. I jeżeli będziecie miały ochotę podzielić się z tym, to może jakiegoś live'a dłuższego pod wieczór warsztatowy zrobimy. Bo to wszystko zależy od Was. Nie zawsze jesteście gotowi na to, żeby włączyć play. Nie wiecie, co mówić, a to ma popłynąć, tak jak popłynęło Mirce. Jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem pracy Mirki, pracy. Oj, czytasz, zawsze. Czytam. Jestem przed ogromnym wrażeniem jej tego opanowania i spokoju, który się pojawił, tego zrozumienia, tego, że mamy tę odwagę, kochani, odwagę. Bo ja Wam powiedziałam, nie ma nauczyciela i nie ma ucznia. Jest uczeń, uczeń i nauczyciel, nauczyciel. I powinniśmy mówić to, co czujemy. Wtedy przychodzi uwolnienie. Wtedy dopiero przychodzi uwolnienie. Wtedy, kiedy wyrażę siebie po prawdzie. Nawet jeżeli się lękam, tak, że aż paraliżuje strach. Kiedy nauczysz się mówić o tym, co czujesz, bez wstydu, wtedy przychodzi uwolnienie. Wtedy, kiedy zrozumiesz, że na zewnątrz nie ma odpowiedzi, one są w środku. One przychodzą, ale przychodzą do Ciebie, żebyś je zakotwiczyła w środku, czy zakotwiczył w środku i popracował z tym, co przychodzi. Tyle. Tyle. Agniesiu, wyjeżdżam jutro. Będę wieczorem. Mam nadzieję, że szczęśliwie. Jeszcze do końca nie wiem, czy jadę sama, miałam jechać sama. Ale nie wiem, czy to też jest działanie pola, czy jak. Wczoraj, kochani, wychodziłam z wanny i się poślizgnęłam. I upadłam tak, że wbił mi się rant wanny o tutaj. I ja nie mogę ręki do góry podnieść. I no i chyba jakiś kierowca ze mną pojedzie, ale nie wiem. Także mam tutaj ból, ale związany z upadkiem. Nie wiem, czy zrobiło to, czy to moja podświadomość zrobiła. Agnieszka, czekam, dzięki, kochana. Czy zrobiła to specjalnie, ale no, powiem Wam, że bąbnęłam, także nie mogłam oddechu złapać. Ale chyba żebra są całe, bo to walnęło tutaj pod pachę. Także tu pod pachą nie boli, ale boli tutaj te wszystkie mięśnie, tak jakby zostały trochę pyk zerwane, a jednak kierownicą. Zobaczymy, co Wszechświat przygotował. Tyle, kochani, tyle. Dziękuję Wam bardzo, że byliście i że było dzisiaj Was tak bardzo dużo, bardzo dużo. Cieszę się. Dzięki. Buziaki. I do zobaczenia w realu, soboty i w niedzielę. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, bo już jutro wyjeżdżam. No i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia i do zobaczenia. A przypominam jeszcze o tych warsztatach 2 i 3 września.
tutaj pierwszy stopień, Berghain. Miłość jest wszystkim, kwantowe transformacje siebie. Teraz w sobotę i w niedzielę w Sztumie, druga część, kwantowa magia. I potem, kochani, 30 września i 1 października w Polsce, kwantowa rzeczywistość, trzeci stopień, taka magia działania w polu właśnie, kochani, działania w polu. Także zapraszam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Buziaczki.